Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 80. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku pierwszy patch w becie Reaper of Souls. Beta Reaper of Souls overpowered? Podsumowanie materiałów dotyczących dodatku. Wywiad z Matthew Bergerem dotyczący Diablo 3 na Next Geny. Film Warcraft w marcu 2016 roku oraz wojna polsko-rosyjska. W ubiegłym tygodniu garść szczęśliwców otrzymała dostęp do wersji beta Reaper of Souls, a już Blizzard atakuje nas pierwszym patchem do dodatku. Zmiany dotyczą głównie balansu, ale są dosyć znaczące. Wykonanie zlecenia, bo taką nazwę otrzymały angielskie bounties, nie będzie już owocowało otrzymaniem w ramach nagrody Nephalem Cash'a, czyli skrytki Nephalemów. Zmniejszono także ilość złota oraz doświadczenie otrzymywanego za wykonanie zleceń. Wykonanie ich 5 będzie owocowało otrzymaniem dodatkowych krwawych odłamków, czyli Blood Shardów. Wprowadzono także zmiany w niektórych przedmiotach. Pierścienie dające niewrażliwość nie będą już wypadać w grze, a ich obecna cecha nie będzie już aktywna. Wprowadzono również niewielkie zmiany w umiejętnościach krzyżowca i czarownika. Nasz ulubiony polski community manager Wuluksar wyjaśnił na forum kilka kwestii związanych z betą Rosa. Pojawiły się bowiem spekulacje, jakoby obecna wersja zawierała nieco zbyt potężne przedmioty, a koszt wykonania np. kolejnych klejnotów jest wręcz śmiesznie mały. Sytuacja ta nie jest jednak wynikiem błędu. Wuluksar wyjaśnił, że pewne wartości w grze zostały celowo zmienione, aby testerzy mogli sprawniej poddać je analizie. Niemniej jednak, jeżeli napotkacie na jakieś totalnie przegięte umiejętności, elementy gry czy buildy, to zgłaszajcie je na forum. Wuluksar wyjaśnił także powody, dla których klucze do bety otrzymały często osoby, które nie są profesjonalnymi graczami i nie posiadają całkowitej i totalnej wiedzy dotyczącej trzeciej części gry. Wuluksar stwierdził, że betę otrzymali ludzie, którzy są w stanie odpowiednio zaprezentować wszystkie informacje i wypowiedzieć się na temat najciekawszych aspektów dodatku. Innymi słowy, obecna beta ma raczej charakter promocyjny niż testowy. Blizzard nie może zagwarantować dostępu do bety Rosa dla każdej osoby, która wyrazi takie zainteresowanie, ale skoro chłopaki z Irvine dotrzymali słowa, oddając w nasze ręce betę jeszcze w tym roku, to możemy równie dobrze wnioskować, że dotrzymają go także wtedy, gdy twierdzili, że standardowa zamknięta beta rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Ponieważ beta Reapera dostała się w ręce wielu youtuberów, streamerów i stron internetowych, Nevalistis zamieścił na oficjalnej polskiej stronie podsumowanie najważniejszych filmów, w których autorzy omówili dodatek do trzeciej części gry. Trzeba pogratulować Rividowi przejęcia zarówno sporej części listy linków, jak i nieco kontrowersyjnych komentarzy pod tematem. Serwis AusGamers przeprowadził kilka dni temu bardzo ciekawy wywiad dotyczący Diablo 3 na konsole najnowszej generacji. Matthew Berger opowiedział m.in. o nowych funkcjach, które odnajdziemy tylko w wersji konsolowej. Pierwszą z nich jest Player Mail, dzięki któremu gracze będą mogli przekazywać między sobą przedmioty za pomocą znajdującej się w mieście specjalnej skrzynki. Drugą funkcją jest Player Gift. Kiedy przeczesując zakamarki sanktuarium trafię na przedmiot legendarny, to obok niego pojawi się inny, opisany na przykład jako Gift for Matthew. Matthew musi być osobą znajdującą się na mojej liście przyjaciół. Po podniesieniu paczki zostanie ona przesłana do Matthew i będzie on mógł otworzyć ją dowolną swoją postacią i w ten sposób otrzymać nowy przedmiot rzadki lub legendarny dopasowany do poziomu jego postaci. Ostatnim, chyba najbardziej skomplikowanym dodatkiem jest Avenger Kills. Jeżeli podczas rozgrywki jakaś elita zabije moją postać, to potwór ten po mojej śmierci awansuje na kolejny poziom, a następnie otworzy portal i zniknie. Tak naprawdę potworek zawierający w nazwie naszą ksywkę przejdzie do gry innego gracza z naszej listy znajomych i zaatakuje go. Jeżeli nasz kolega zabije go, to oboje dostaniemy za niego łup. Jeśli jednak elita pokona naszego znajomego, to awansuje na kolejny poziom i przejdzie do gry kolejnego gracza. Jak zatem widać, konsolowców czekają naprawdę fajne zmiany. Muzyka.
Podczas ostatniego BlizzConu przedstawiciele Zamieci potwierdzili pracę nad pełnometrażowym filmem Warcraft. Nie jest to może informacja związana z Diablo, ale warto o tym pamiętać. Ze względu na dodanie wersji 3D, premiera filmu została przesunięta z 18 grudnia 2015 roku na 11 marca 2016 roku. No, może nie do końca wojna, tylko turniej, ale chciałem, żeby nagłówek brzmiał dosyć chwytliwie. Jeżeli choć trochę interesujecie się walkami PvP, to może zaciekawi Was informacja o turnieju organizowanym pomiędzy reprezentacjami Polski i Rosji, który odbędzie się już w tym miesiącu. Do 5 grudnia musimy podać składy naszego zespołu. Walki odbędą się w trybie mirrorów, czyli szaman kontra szaman, barbarzyńca kontra barbarzyńca itd. Póki co nie przewidziano żadnych nagród, ale uczestnictwo w międzynarodowym turnieju, a szczególnie zwycięstwo w nim, będzie naprawdę sporym powodem do dumy, a wasze ksywki zapiszą się na długi czas w historii polskiego PvP. Walki będą streamowane na żywo, a jeśli macie ochotę reprezentować nasz kraj, to zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na oficjalnym polskim forum. I to wszystko w dzisiejszej 80. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a jednocześnie chciałbym poinformować Was o pewnej arcyciekawej inicjatywie przygotowywanej przez kilka największych polskich klanów we współpracy z moją skromną osobą, w której do wygrania będzie spory wór cennych nagród zarówno w grze, jak i w real life'ie. Poszczegóły zapraszam Was do kolejnych tygodniówek oraz do monitorowania oficjalnego polskiego forum, gdzie już wkrótce pojawi się wątek dotyczący konkursu.